Jedyny Zbawiciel, autor Louis Vogel, rozdział 6 pod tytułem Czyściec. Nauka i wiara w czyściec nie jest ugruntowana na pismach Starego ani Nowego Testamentu. Nie znajdujemy w nich żadnej wzmianki o czyśćcu. Lecz odwrotnie, w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset, czytamy: a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Z tego musimy wyciągnąć nieomylny wniosek, że po śmierci nie ma możliwości odbycia pokuty za grzechy, ani też możliwości wyproszenia umarłego od strasznego sądu. Oczywistą prawdą jest, że ani żyjący człowiek nie może przez cierpienia i walki uwolnić się od grzechu, ani tym bardziej umarły nie jest w stanie odpokutować za swój grzech. Jednakże Bóg nakazuje ludziom pokutę. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Lecz pokuta, jakiej życzy sobie Bóg, nie ma nic wspólnego z odpokutowaniem za grzechy ani z jakąkolwiek religijną formą ustanowioną przez ludzi. Prawdziwa pokuta jest wyrazem żalu za popełnione grzechy i polega na tym, że grzesznik poznaje swoją winę przed Bogiem i wyznaje ją Bogu, jak to uczynił na przykład król Dawid w Psalmie 51, werset 3 i 6. Zmiłuj się nade mną, Boże, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Tylko jeden, jedyny człowiek mógł odpokutować za grzechy, to znaczy ponieść karę za ludzką nieprawość. Jest nim nasz cudowny Zbawiciel Jezus Chrystus. On umarł także za ciebie, drogi czytelniku. Aby on mógł odpokutować za twoje grzechy, a uczynił to na krzyżu Golgoty, gdzie jako Syn Boży i prawdziwy człowiek cierpiał za ciebie i przyjął przekleństwo twego grzechu. Ukarany został dla naszego zbawienia. Izajasza, 53 rozdział, 5 werset. Nie mogąc odpokutować za własne grzechy, nie możemy ani my, ani jakikolwiek Kościół, składający się przecież z grzesznych ludzi, zdjąć grzechów z innych ludzi. Prorok Sofoniasz powiedział w 1 rozdziale, 18 wersecie: ani ich srebro, ani złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana. W świetle tych słów jeszcze wyraźniej widać całkowitą niezdolność żyjących do niesienia pomocy umarłym. Daremny wysiłek nie pomoże umarłemu żadna msza, żadna modlitwa, twoja ani czyjakolwiek, żadna ofiara pieniężna. Drzewo pada na południe czy na północ, tam leży, gdzie pada. Kaznodziei, 11 rozdział, 3 werset. Świat jest oszukiwany przez ducha ciemności. Ludzie dręczą się myślą o umarłych, gdyż są fałszywie, niezgodnie z nauką Pisma informowani. Starają się usilnie w jakikolwiek sposób dopomóc swoim biednym zmarłym, a przy tym zapominają o własnym zbawieniu i sami odchodzą do wieczności, nie będąc pojednani z Bogiem. Czy nie jest
rzeczą najważniejszą dla każdego żyjącego przyjąć nieomylne nauki Boże, Pisma Świętego. Czy nie jest rzeczą najważniejszą dla każdego żyjącego przyjąć nieomylne nauki Boże, Pisma Świętego, które nas zachęca, aby przyjść z wiarą do Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Hebrajczyków, 3:7, aby w Jego ranach znaleźć odpuszczenie grzechów i zbawienie, Izajasza 53:5. Drogi czytelniku, dziś jeszcze, póki żyjesz, staraj się o zbawienie własnej duszy, a także o zbawienie Twych drogich, żyjących jeszcze krewnych i przyjaciół. Lecz porzuć troski o zbawienie umarłych, gdyż nic im pomóc nie zdołasz. Po śmierci sąd. Nauka o czyśćcu i wyratowaniu zeń została wymyślona w tym celu, aby Twoja dusza zajęta była tym, co nie istnieje, i żeby odwrócić Twą uwagę od tego, co dziś możesz osiągnąć, to jest od wiecznego zbawienia Twej duszy. Pismo Święte ostrzega, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Hebrajczyków 2:3. Więc dopóki żyjesz, zapragnij zbawienia i przyjmij je w Jezusie Chrystusie, a nie będziesz się bał śmierci ani wieczności, która po niej nastąpi. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Jana 5:24. Wtedy nie będziesz wydawał niepotrzebnie pieniędzy na msze i modlitwy za zmarłych i tym podobne. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Marka 8:37. Gdyby do oczyszczenia człowieka w oczach Bożych wystarczały religijne rytuały, sakramenty lub męki czyśćcowe, śmierć Jezusa Chrystusa byłaby zupełnie zbyteczna. Niepotrzebnym byłoby to, co uczynił święty i sprawiedliwy Bóg. Pozwalając umrzeć swojemu synowi na krzyżu Golgoty. Apostoł Piotr doskonale wiedział, że nie możemy zostać odkupieni srebrem ani złotem. A więc nie mogą nas zbawić ani liczne msze, ani pielgrzymki, misje i tym podobne. Apostoł Piotr pisze, że jesteśmy zbawieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. 1 Piotra 1:19. Dlatego udaj się do Jezusa za dni życia Twojego. Czytaj Pismo Święte i rozmyślaj nad tym, co w nim napisano. Zaufaj Słowu Bożemu, a nie polegaj na omylnym człowieku, który by chciał Cię ratować za pomocą mszy za umarłych, mszy gregoriańskich i tym podobnych ofiar sprawowanych po Twojej śmierci, bo żaden z podobnych środków nie wybawi Cię od wiecznej śmierci. Sprawujący takie ofiary, kapłani, są również grzesznikami. Wszyscy oni, podobnie jak ja i ty,
drogi czytelniku, potrzebują zbawienia w Jezusie Chrystusie. Strzeż się tego, abyś modląc się o wybawienie umarłych z czyśćca, sam nie dostał się pod wpływ mocy ciemności. Po śmierci nie pomoże ci ani msza za umarłych, ani żadne libera me domine de morte a eterna, to znaczy Panie wybaw mnie od wiecznej śmierci. Wiedz, że nie ma wyzwolenia po śmierci, lecz wieczna. Śmierć będzie udziałem każdej duszy, która w ziemskim życiu zaniedba jedyne zbawienie, które jest nam dane w Jezusie. Jest to krzyk zgubionej duszy, która dopiero po śmierci woła libera me, to jest uwolnij mnie, lecz wtedy jest już za późno. Nie umarły, lecz chory wzywa lekarza, gdyż temu lekarz może przywrócić zdrowie. Dlatego jeszcze dziś zaufaj Twojemu Zbawicielowi i powiedz Mu. Weź mnie do siebie, do raju, gdyż krew Twoja oczyściła mnie od wszelkiego grzechu.